23 sierpnia tego roku został zarejestrowany Komitet Wyborczy Towarzystwa Samorządowego w związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi w 2018 roku. I od tego dnia możemy rozpocząć kampanię wyborczą, spotkania wyborcze. I to właśnie dzisiaj robimy. Inauguracja tego nastąpi dzisiaj. Nastąpi przedstawienie kandydatów, kandydata na burmistrza, kandydatów do Rady Powiatu, do Rady Miejskiej. Poznamy się troszkę bliżej, poznamy nasz program. Także jeszcze raz wszystkich serdecznie witam. Proszę Państwa, poproszę teraz prezesa Waldemara Trojana, kandydata na burmistrza miasta Turku. Na razie chyba jedynego, który ogłosił się tutaj, że będzie startował, o przedstawienie swojego programu i zaprezentowanie się jako osoby. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie Pawłowi za wprowadzenie. Witam bardzo serdecznie wszystkich członków Towarzystwa Samorządowego. Witam bardzo serdecznie wszystkich sympatyków. Witam prezesa powiatowego Towarzystwa Samorządowego Struktury Powiatowej, pana Ireneusza Kolendę. Witam oczywiście bardzo serdecznie media, przybyły tak licznie na dzisiejsze spotkanie. Następnie, szanowni państwo, chciałem podziękować zarządowi Koła Miejskiego w Turku Towarzystwa Samorządowego za rekomendowanie mojej osoby jako kandydata na burmistrza miasta Turku. Tak kilka zdań może powiem państwu, kim jestem, bo większość pewno z państwa mnie zna, ale nie wszyscy pewno, dlatego jestem 47-letnim Turkowianinem, rodowitym Turkowianinem miasta Turku. Na stałe mieszkam w mieście. Jestem szczęśliwym mężem, ojcem trojga dzieci. I myślę, że dla tych dzieci właśnie chcę rozwijać nasze miasto, żeby żyło nam się tutaj dostatnio. Poza tym jestem wieloletnim pracownikiem Urzędu Miejskiego w Turku. Jestem doradcą prawnym w spółkach prawa handlowego. Jestem doktorem prawa, absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jestem autorem publikacji w dziedzinie prawa, zarządzania. Jestem również członkiem i prezesem rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego, które to funkcje pełnię nieodpłatnie. Poza tym jestem, jak państwu wiadomo, prezesem Koła Miejskiego w Turku Towarzystwa Samorządowego. Oprócz tego jestem członkiem MOS NSZZ Solidarność w Turku przy Starostwie Powiatowym. Jestem członkiem Klubu Ekologicznego w Turku. Jestem członkiem Stowarzyszenia Zrównoważony Rozwój Geotermia w Polsce imienia Królowej Świętej Jadwigi. Ponadto jestem konsultantem systemu zarządzania jakością. Jestem pełnomocnikiem certyfikowanym audytorem wiodącym systemu zarządzania. Mam za sobą kilka wdrożeń, między innymi w Urzędzie Miasta w Głogowie, gdzie jest 250 pracowników, wdrożyłem system, który do dzisiaj tam funkcjonuje. Ponadto przez 10 lat też byłem dydaktykiem, nauczycielem akademickim, pełniłem funkcję również w tych uczelniach. Także myślę, że dlaczego kandyduję? No chciałbym, żeby Turek się rozwijał, żeby pchnąć go w kierunku rozwojowym, żeby nasze dzieci nie musiały wyjeżdżać do innych państw czy poza teren naszego miasta, żeby mogły tutaj funkcjonować, tutaj działać. Myślę, że uda nam się wspólnie to osiągnąć. Moje kwalifikacje, czyli moje wykształcenie i doświadczenie pracy w samorządzie, pracy z zasobami ludzkimi jest dość duże. Myślę, że państwa nie zawiodę. Jestem wytrwały w dążeniu do celów. Jeżeli postawię sobie jakiś cel, to kroczę w tym kierunku. Także myślę, że nie zawiodę państwa i myślę, że zwyciężymy te wybory i będziemy działać wspólnie dla dobra mieszkańców, dla dobra naszego miasta. Także tyle, jeżeli chodzi o tytułem wstępu. Natomiast za chwilę zaprezentuję państwu program, który udało nam się wypracować właśnie, tak jak tutaj kolega Paweł mówił, spotykając się na zarządach. Oczywiście zapraszaliśmy różne środowiska na spotkania zarządu, dyskutowaliśmy i wypracowaliśmy pewien program, który oczywiście nie jest programem zamkniętym. To są pewne tezy, czy pewne priorytety, które oczywiście będą mogły ulegać w trakcie funkcjonowania, w trakcie działania zmian. Priorytet pierwszy naszego programu wyborczego to są mieszkania
plus. W 5 lat, drodzy Państwo, doprowadzę do powstania 300 mieszkań dla 1000 osób na osiedlu Zdrojki Brama. Wykorzystamy w tym celu, Szanowni Państwo, bardzo dobry program rządowy Mieszkanie Plus. Pod realizację tego priorytetu zamierzamy, drodzy Państwo, uruchomić tereny na osiedlu Zdrojki Brawe. W planie miejscowym już z 2003 roku jest przewidziane duże osiedle, wysokie docelowo dla 6000 mieszkań. I jest cała koncepcja zabudowy tego osiedla, także to nie jest jakaś brzonka, to jest realna rzecz do wykonania. Rozpoczniemy budowę tego osiedla i w ciągu 5 lat zostanie zbudowane 300 mieszkań dla około 1000 mieszkańców. Cena wynajmu takiego mieszkania, Szanowni Państwo, nie może przekroczyć 10 zł za metr kwadrat. Oczywiście mieszkania będzie można wykupić na własność, tak? Każdy, kto będzie mieszkał przez określony czas, będzie mógł takie mieszkanie nabyć na własność. Oczywiście zostanie pobudowana niezbędna infrastruktura towarzysząca, jak choćby ulica Kazimierza Sosnkowskiego. Tyle, jeżeli chodzi o priorytet pierwszy. Priorytet drugi, Szanowni Państwo, to jest oświata. Przywrócę 5 szkół podstawowych w Turku, tak? W roku szkolnym 2019-2020 wprowadzę w Turku 5 szkół podstawowych. Zlikwiduję złe rozwiązanie z 3 szkołami podstawowymi w 5 budynkach, tak wymyślone przez obecne władze. W Turku jak gdyby te szkoły podstawowe rozwijały się wraz z rozwojem miasta, tak? To nie jest jakiś wymysł sztuczny, bo te 5 podstawowych, jak Państwo dobrze wiecie, powstawały od 1, po 2, po 3, po 4 na spółdzielcu i 5 na osiedlu Wyzwolenia. I przywrócenie tych 5 szkół podstawowych w Turku przede wszystkim ułatwi życie uczniom, tak? Ale również rodzicom i wreszcie samym nauczycielom. Po drugie, poprawi warunki dydaktyczne i socjalne uczniów turkowskich szkół podstawowych. Po trzecie, umożliwi pozyskanie pieniędzy z Ministerstwa Edukacji Narodowej. Chodzi o to, żeby zbliżyć te szkoły do uczniów, a nie je oddalać. Tak? Chodzi o to, żeby te szkoły stanowiły też pewne centrum, nie tylko uczenia się, ale zajęć sportowych i jakichś innych rozwojowych. Także myślimy, że to jest dobre rozwiązanie. Jeżeli chodzi o kolejny priorytet, to jest priorytet trzeci. Przystąpię do budowy drogi 3Z, która połączy rondo Księdza Popiełuszki z ulicą Kurbińskiego. Tak? Oczywiście ta koncepcja drogi 3Z też jest już przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla miasta Turek. Dokumentacja projektowa jest też gotowa. Wystarczy ją wykorzystać, odnowić, pewnie zmodyfikować. Uważamy, że droga 3Z, czy uważam ja że osobiście również, że droga 3Z ma strategiczne znaczenie miastotwórcze. Ta droga 3Z pozwoli uruchomić budownictwo wysokie, jednorodzinne na strojkach prawych w kierunku do lasu, czyli do tego osiedla, o którym mówiłem wcześniej. Szanowni Państwo, kolejny priorytet, priorytet czwarty, to jest drugi etap uzbrojenia tureckiej strefy inwestycyjnej. Dokończymy uzbrojenie tej tureckiej strefy inwestycyjnej, co oczywiście ułatwi przyciągnięcie do miasta inwestorów. Uważamy i uważam osobiście również, że ten projekt jest ważnym krokiem w kierunku rozwoju dynamicznego naszego miasta, także też pozwoli przyciągnąć inwestorów z zewnątrz i się miastu również rozwijać. Jeżeli chodzi o kolejny priorytet, to jest priorytet piąty, chodzi nam o zatrzymanie eksodusu mieszkańców, czyli zatrzymamy proces wyludniania Turku, zwiększając właśnie miejskie inwestycje. Nie wiem, czy Państwu jest wiadomo, ale od 2014 roku z Turku było ponad 1000 mieszkańców. Tak? Coraz mniej osób de facto chce mieszkać w naszym mieście. Turek tak naprawdę jest w czołówce miast w Polsce, które najszybciej się wyludniają. Oczywiście nie muszę mówić, co oznacza wyludnione miasto dla nas, mieszkańców. Także postaram się zatrzymać ten eksodus mieszkańców, zwiększając miejskie inwestycje
które jak gdyby ma przyczynić się właśnie do rozwoju miasta i uczynienia go przyjaznym dla mieszkańców. Planujemy, żeby pozyskiwać pieniądze zewnętrzne i przeznaczać na inwestycje gdzieś na poziomie nie mniej niż 25 milionów złotych rocznie. Kolejny priorytet, priorytet szósty, chodzi o podatki i opłaty lokalne. Tak? Wprowadzę, drodzy Państwo, zwolnienie od podatków od nieruchomości dla mieszkańców i budynków mieszkalnych. Tak? Chodzi, żeby stworzyć dla mieszkańców taki klimat i chęć mieszkania w naszym mieście bez dodatkowych obciążeń podatkowych od tych nieruchomości zamieszkanych. Ponadto, to jest ważne, drugi z tych elementów w priorytecie podatki i opłaty lokalne, o połowę obniżę podatek od nieruchomości pod działalność handlową i usługową o powierzchni do 400 metrów kwadratowych. Chodzi o to, żeby stworzyć też warunki konkurencyjne dla małego i średniego biznesu, żeby mogły rywalizować z tymi większymi firmami. Myślę, że to rozwiązanie też przyczyni się do rozwoju naszego miasta. Kolejna rzecz w ramach podatków i opłat to jest dla korzystających z użytkowania wieczystego od działek zamieszkałych i bloków, bo w tej chwili zmieniło się prawo i od stycznia 2019 roku z mocy prawa nieruchomości będące w użytkowaniu wieczystym staną się własnością, aczkolwiek opłata nadal pozostanie. Tak? Nasza propozycja i moja propozycja jest taka, żeby wprowadzić tam 99% bonifikatę. Kolejna rzecz to zniosę opłatę targową. Drodzy Państwo, ci biedni mali handlarze na rynku często marzną, wystawiają, jeszcze do tego muszą płacić. Myślę, że zbieranie tej opłaty więcej kosztuje niż zyski z samej tej opłaty. Także planujemy i planuję znieść tą opłatę targową. Zwolnię również z opłaty za gospodarowanie odpadami rodziny wielodzietnej i osoby korzystające z pomocy społecznej. Szanowni Państwo, i tak te koszty się generują w gminie miejskiej Turek, i tak ci ludzie nie płacą de facto za te odpady. Jest to tylko problem. Natomiast takie zwolnienie, myślę, że przyczyni się też do pomocy tym rodzinom najuboższym, które tej pomocy potrzebują, i tym rodzinom wielodzietnym. Dlatego uważamy, że to jest takie działanie prospołeczne. Wreszcie priorytet siódmy, geotermia. Chodzi o to, żeby zagospodarować w sposób prawidłowy zasoby geotermalne w Turku. Czyli doprowadzę do budowy elektrociepłowni, która umożliwi, szanowni Państwo, obniżenie opłaty za energię elektryczną i energię cieplną. Dodatkowo te gorące wody geotermalne wykorzystam do ogrzewania miasta, rekreacji, celów uzdrowiskowych, lecznictwa. Chodzi o prawidłowe zagospodarowanie. Nie wiem, czy Państwo wiecie, ale w Turku znajdują się jedne z gorętszych źródeł w całej Polsce. Także mamy bardzo bogate zasoby i grzechem było po nie nie sięgnąć, ale oczywiście w sposób prawidłowy, żeby efektywnie i w sposób optymalny je wykorzystać. I tak jak powiedziałem, geotermia Turek zostanie wykorzystana do ogrzewania miasta, do budowy elektrociepłowni, do balneoterapii, do rekreacji, do lecznictwa. Szczególnie jest to istotne, że w Turku, jak wszystkim wiadomo, dobiega końca funkcjonowanie elektrowni, czy dobiegło już końca, tak powiem, nie ma, ale również dobiega końca funkcjonowanie kopalni. Myślę, że te złoża geotermalne są taką dużą szansą dla rozwoju naszego miasta. Mogą się nawet stać takim elementem energetycznej suwerenności naszego miasta, a co najważniejsze, mogą zwiększyć atrakcyjność turystyczną. Tak? Tu niedaleko mamy Uniejów, czy Podębice, czy Konin, gdzie w Uniejowie, w Podębicach już się korzysta z tych zasobów, natomiast w Koninie jeszcze nie, to lada moment też to będzie wykorzystywane. Oczywiście chcemy zrealizować ten projekt, który będzie takim kluczowym przedsięwzięciem dla całej społeczności lokalnej, pozyskując 100% dofinansowania ze środków krajowych i unijnych, tak? Co przyczyni się też między innymi do stworzenia nowych miejsc pracy. Oczywiście
sięgniemy po te wody geotermalne z większym rozmachem. Drodzy Państwo, i w ten oto sposób doszliśmy do ostatniego priorytetu, priorytetu ósmego. Tu przeprowadzę renowację turkowskiej starówki, która w pierwszym etapie obejmie ulicę Kaliską, szeroką i wąską. Oczywiście. Proszę Państwa, zaczęła się tylko teraz wielka praca. Musimy pracować, musimy przekonywać wyborców, że my jako kandydaci jesteśmy najlepsi, że to my potrafimy to miasto zmienić na lepsze i dlatego przy wsparciu naszym kandydata na burmistrza mamy nadzieję, że te wybory wygramy.